Ogłoszenia parafialne na czwartą niedzielę Adwentu. W liturgii Kościoła w tym tygodniu, w poniedziałek uroczystość Bożego Narodzenia, we wtorek święto świętego Szczepana, pierwszego męczennika, w środę święto świętego Jana Apostoła i Ewangelisty, w czwartek świętych młodzianków, męczenników, w przyszłą niedzielę święto świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Solenizantom jubilatom tego tygodnia życzymy łask Bożych. Szczególne życzenia składamy księdzu prałatowi Janowi Dziaskowi, który w środę obchodzi imieniny. Życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej na dalszą posługę kapłańską dla naszej parafialnej wspólnoty. Dzisiaj Wigilia Bożego Narodzenia. Msze święte odprawimy w naszym kościele w porządku niedzielnym, ale tylko do 12:30 włącznie. Nie będzie mszy świętych o godzinie 17, 18:30 i 20:30. gdyż jest to dla wszystkich czas zasiadania przy wigilijnym stole. Pamiętajmy o przeczytaniu fragmentu Ewangelii o narodzeniu Chrystusa, o wspólnej modlitwie i śpiewaniu kolęd. Później zapraszamy wszystkich na pasterkę, która rozpocznie się o północy. Wcześniej od 23:30 złożymy sobie w kościele życzenia i połamiemy się wspólnie opłatkiem, dlatego przyjdźmy wcześniej i zabierzmy ze sobą z domu opłatek. W poniedziałek uroczystość Bożego Narodzenia, a we wtorek drugi dzień świąt. Zapraszamy do radosnego świętowania Narodzenia Bożego Syna, naszego Zbawiciela. W niedzielę za tydzień, 31 grudnia, czyli w święto świętej rodziny o godzinie 12:30 odprawimy mszę świętą w intencji małżeństw, które w 2023 roku obchodziły 25 lub 50-lecie zawarcia sakramentu małżeństwa. Można jeszcze zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii jubilatów, którzy wezmą udział w tej uroczystości. Tego dnia, ostatni dzień 2023 roku, o godzinie 18:00 odprawimy nieszpory na stary rok, a bezpośrednio po nich uroczysta msza święta. Z Bogiem zakończmy ten mijający rok. Podziękujmy za każde dobro, a także przeprośmy Boga za wszelkie słabości i grzechy. Wyrazem tej modlitwy będzie wspólny śpiew Święty Boże oraz Ciebie Boże, Ciebie Boga wysławiamy. Przypominamy, że mimo trwającego remontu, aktualnie wszystkie msze święte w dni powszednie i w niedzielę odprawiamy rano i wieczorem wyłącznie w górnym kościele. Przed ołtarzem można nabyć poświęcone w naszym kościele opłatki. Bóg zapłać za ofiary składane przy tej okazji, które są przeznaczone na świąteczne dekoracje i utrzymanie kościoła zimą. W zakrystii można jeszcze nabyć ostatnie egzemplarze ściennego kalendarza parafialnego na 2024 rok. Są one cegiełką na trwający remont kościoła. Po świętach rozpoczyna się wizyta duszpasterska, czyli kolęda. Dokładny program całej kolędy aż do pierwszych dni lutego jest już dzisiaj wywieszony przy wyjściach z kościoła, a także zamieszczony w dzisiejszym biuletynie na naszej parafialnej stronie internetowej. Prosimy o zapoznanie się z nimi i zaplanowanie czasu odpowiednio wcześniej, by odwiedziny były możliwe. Po kilku latach wracamy do dawnej formy odwiedzin duszpasterskich, czyli o wizycie powiadamiają wcześniej ministranci, którzy dzwonią do każdego mieszkania, dlatego w tym roku nie ma potrzeby zgłaszania w parafii chęci zaproszenia księdza na kolędę. Prośmy o miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w ostatnim tygodniu odeszli do wieczności. Są to świętej pamięci Marian Talowski z ulicy Rusznikarskiej 11, Czesława Głuszak z ulicy Opolskiej 27 oraz Zbigniew Kotowski z ulicy Opolskiej 31. Dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.